Ależ tutaj dzisiaj będzie wesoło. 14 odcinek MMA Studio, ze mną Marian Ziółkowski. Siemanko, Marian. Siemanko, witam jak zwykle. Ja się nazywam Filip Lewandowski, a ze mną są, z nami są kapitalni goście Łukasz Juras Jurkowski. Siemano. Uszanowanie. Jan Bachowicz, cześć. Cześć, dobry wieczór. Panowie, co u was słychać dobrego? Widziałem, że zachęcaliście do udziału w wyborach. Nie gadajmy tutaj o polityce, ale frekwencja była tak godna, że chyba to dzięki nam. Każdy jest... Dzięki nam. Tak, to dzięki wam. Każdy jest ludzi. Także influencerzy. Stali w kolejkach po tyle godzin. Dokładnie. Tak, tak, tak. A... Nie, no co fajnie, no wiesz, to jest największa wartość tych wyborów, że ta powyżej 70% frekwencja pokazuje, że nie jest jeszcze taka obojętność w tym narodzie. Jak trzeba ruszyć dupę, to też podziwiam tych wszystkich, którzy stali po 21 jeszcze czasami, tak jak docierają te tak jakieś jest. Obrazki, że tam po drugiej w nocy tak, tak. ostatnie osoby wrzucały swój głos i mimo tego, że były już wyniki, to te osoby dalej stały w swoich kolejkach. Dla zasady. To jest super. Tam przychodzę, ale kolejka, nie? Mówię, przyjdziemy później. A się mnie tam ktoś z tubu, no, organizator mówi, jaka ulica? Ja mówię, taka i taka. A tam nikogo nie było. Okay. Ale ja podobnie zrobiłem. No, kolejka wielka tam, gdzie ja byłem, a moja komisja taka u mnie też osoby, pusto. Nie? To tak sobie myślę, pytają Jana Błachowicza, byłego mistrza UFC, na kogo głosuje, jak wchodzi do komisji wyborczej? Nie. Nie, nawet tam nikt nie zajarzył, że to ja przyszedłem. Wiesz, tam, no tyle ludzi, tyle, wiesz, raczej skupieni na innych rzeczach niż kto przychodzi. Nie będę pytał oczywiście, na kogo głosowaliście i nie chcę żadnej takiej odpowiedzi, ale czy ogólnie jesteście zadowoleni z wyników wyborów? Nie. Podchwytliwy Marian, no, tak? Ale to jest... To jest świetne pytanie. Słuchaj, Marian, ja się cieszę, że oddałem głos, bo teraz będę mógł legalnie narzekać, wiesz. No, rozumiem. Każdy, kto nie oddał, nie może narzekać. Ja mam tak samo. No pewnie, mamy nie, prawo. Nie powiemy. To jest takie, to jest pytanie z serii, że nie na każde pytanie możesz odpowiedzieć. Tak albo nie. Nie wiem, czy słyszeliście. Tak, ale możesz, nie? Co? Nie, że tak albo nie. Nie ma, wiesz, nie ma takich... Że jest. No nie ma, co, wypuściłeś już tą małą dziewczynkę z piwnicy? No właśnie o tym mówię, że, no że są takie pytania, tak, które się nie... Co z nią robiłeś? To jest... Dobra, ale zostawmy politykę. To samo, co z Tio ostatnio. Marian wyciągnął amunicję. A nie, ja mam jeszcze pytanie a propos, co uważacie, czy uważacie, o, że wybory demokratyczne na takich zasadach, jakie mamy teraz, mają sens? I odniesienie do słów Karola Marksa, który powiedział, że jeśli chcecie ustrój socjalistyczny, dajcie ludziom demokrację. Wiesz, no, ale to też muszę powiedzieć, że wiesz, że demokracja to nie jest najlepszy system, ale nikt lepszego nie wymyślił, no nie? I to tak jest, no... Nigdy nie znajdziesz czegoś takiego, żeby wszystkich zadowolić. Tylko czy w tym momencie, jeśli mamy tą demokrację... No wiesz, no też masz takie sytuacje, że okej, że głos jakiegoś tam Menela jest, wiesz, tyle samo warto jakiegoś profesora tam, wiesz, i mega głowy, no nie? No to... czym Menel jest gorszy? No wiesz, no. Także... Dokładnie te same, tak. Wiesz co, nie, to nie jest chyba rozmowa na... Ale to ja uważam, że ten system, który mamy, nie jest doskonały, daleki od doskonałości. Żaden system nie jest doskonały. I chyba żaden właśnie nie będzie. Nie tak, będzie żaden sprawiedliwy dla wszystkich, dla całego narodu. Musielibyśmy nigdy całą noc rozmawiać. No, system jest po coś, tak? Jest stworzyli jakieś głowy ten system. Ale że Karola Marksa usłyszę w programie, a to powiem ci, Marian, słuchaj, z Marianem, drugi raz. My z Marianem to mieliśmy dużo różnych rozmów. Wiem. No dobra, słuchajcie, to trochę zejdziemy na ziemię, jak tam zdrowie, Jan, bo jesteś po operacji, ale już wróciłeś na maty z tego, co widziałem. Tak, wróciłem na matę, już mogę robić normalnie wszystko na 100%, już pierwsze sparingi za mną, także fajnie, cieszę się, sprawny. To tak sobie myślę, jaki jest plan, jaki jest cel? Jaki jest cel? No zrobić formę i wygrać jakąś walkę, w skrócie. Celuję albo koniec roku, albo początek następnego. Nic prędzej, bo się nie dam rady przygotować. No, miałem dość długie roztrenowanie plus ten łokieć. No to muszę jakąś formę zbudować, muszę wrócić i tak dalej. Więc potrzebuję trochę czasu, więc myślę, że najbardziej prawdopodobny będzie styczeń. Jakieś nazwisko? Z kim ty byś, Łukasz, widział Jana w klatce? Jak poukładasz wszystkie karty i wiesz, że siądziesz... To na spokojnie, trzeba się rozrysować wszystko. Tak. No to jakkolwiek Jacek Gmoch polskiego MMA jakikolwiek rozpisze, to wyjdzie mu Anthony Smith. Ciekawe. Nie. Dobry pomysł? Bardzo dobry pomysł, a ja ci powiem, że w tajemnicy, że jest słabym gmochem polskiego MMA Juras. Wszyscy mają albo klepnięte walki, albo rankingowo się nie zgadza, więc zostaje tylko Anthony Smith. Tylko Anthony Smith jest na 8 miejscu w rankingu, a ty jesteś na 4. Ale jeszcze nie walczyli razem. No to ale sprawa. Taka walka mnie w ogóle jakby, jeszcze póki co jestem na 4, jeszcze mam coś do powiedzenia. Sorry, Anthony jest za nisko.
Sorry, Antony. A już jakieś nazwisko, już rzucili jakieś nazwiska, czy jeszcze na razie? Tak, już okay. Rozmawiamy. Mhm. A stylistycznie ten Antony by ci pasował? Wiesz co, no na papierze tak, a w praktyce no to wychodzi w praniu, no nie? Nieraz tak już miałem, że myślałem, że ktoś będzie leżał, a Oktagon weryfikował i nie było tak do końca kolorowo, jak mi się wydawało, więc teoretycznie tak, w praktyce nie wiem. Doskonale się znacie z Izraelem Adesanią. On teraz powiedział, że robi sobie dłuższą przerwę od startów. Z czego to wynika, jak sądzisz? Nie przełknął tej porażki ostatniej? Myślę, że może musi odpocząć, wiesz, może się przejadł, musi złapać głodu, świeżości i zatęsknić po prostu za MMA i to jest jakiś powód, ale tak naprawdę, no, wiesz, ja z nim nie rozmawiałem, nie wiem, dlaczego tak zrobił i to ciężko coś tutaj powiedzieć więcej. No nie? Ja jak miałem taki gdzieś kiedyś okres w swoim życiu, że musiałem, też powiedziałem, że robię długi rozbrat z MMA, to zajęło mi po miesiącu, już mówiłem do mojej menadżerki, że szukaj walki, bo już się nudzę, nie? Także może tak powiedział, wiesz, a za chwilę będzie ogłoszenie, że walczy. Nie? Łukasz, do ciebie pytanie a propos tego, no muszę zapytać, a propos tego wpisu na Twitterze, jakbyśmy mogli zobaczyć ten wpis Łukasza. Widziałem tam, że jest konflikt pomiędzy Pawłem Miśwakiem a Arturem Gwoździem. Jakbyś mógł że są same konflikty. Ja już skomentował, o co tam dokładnie chodzi. Wiesz co, bardzo mi nie siadła ta forma, wiesz, którą chłopaki gdzieś tam się przepychają, o ile Paweł Miśwak. Jestem w stanie zrozumieć jego frustrację też i na bieżąco, no, wiesz, podczas wydarzeń, kiedy dowiadujesz się, że wszystkie kontraktowe sprawy i też jakieś prywatne zapewnienia, wiesz, że zostajesz jakkolwiek oszukany. Mówię o relacji z jednej strony, bo miałem okazję dzisiaj z Pawłem rozmawiać, ale trochę też pokazują te ruchy, działania i fakty, które się wydarzyły, że no może mieć Paweł Miśwak jednak dużo racji i pretensji do Artura Gwoździa za niedotrzymanie pewnych umów i tak dalej i trochę też wypchnięcie zawodników jakby dalej poza kontraktami. Nie będę zaglądał w tweety, nie chcę o tym mówić, bo nie jest to, ten tweet nie dotyczył sytuacji kontraktowej, niech chłopaki załatwiają między sobą, albo niech, tak jak napisałem, niech podejmują jakichś tam, wiesz, prawników, sądy i tak dalej, niech rozstrzygają, kto miał rację. Bardziej mi chodziło o poziom dyskusji, bo wiadomo, że nie po drodze mi, wiesz, z tym modelem patologicznej promocji konferencji, wszelakich innych wydarzeń, show z jakimś tam namaską sportu w tle, a oni, wiesz, sprowadzili dyskusję dosyć poważną, myślę, na tematy, wiesz, kontraktowe fajnych zawodników przyszłości i MMA jako sportu w Polsce, budowanego tyle lat, do poziomu właśnie tamtych konferencji. No nie może być tak, że, wiesz, Artur wrzuca, możemy przeklinać, tak? Czy jest, że jakiś tak, możemy, wiesz, no wrzuca kultową scenę, uwielbiam Ślepnąc od świateł, wiesz, uwielbiam pana Frycza za rolę Dary i tak dalej, no ale nie może w odpowiedzi na to, co mówi Paweł Miśwak, gdzie nie ma jakiegoś takiego mocnego, osobistego ataku personalnego, tym bardziej wulgarnego w wywiadzie, że będę ci ruchał, no nie może tak być, wiesz, bo naprawdę sprowadzamy to do poziomu właśnie tego, z czym ja się nie zgadzam, edukując młodych ludzi, starając się edukować młodych ludzi, czym jest MMA, że MMA to nie są konferencje freakfightowe, tylko to jest dyscyplina, która lata była budowana naprawdę ciężkiego PR-u. A my, mam wrażenie, że zaczynamy wracać do punktu wyjścia. Ja się po prostu z tym nie zgadzam i tylko tego dotyczy, aby możecie się w cudzysłowie ruchać, ale niech to będzie prywatne, a nie na Twitterze. A jaka była odpowiedź na te ruchanie? Może to taka... Nie, no nie było dalej, no. Tam. Nie, tam już nie, to mój chłopak, zostaw go. Tam. A, okay. No nie, mówię, syna z filmu, ale... Nie, po prostu to mi się nie podoba, wiesz, że sprowadzamy naprawdę poważne sprawy biznesowe, no. Wiesz, rozmowy kontraktowe, transfery zawodników, no to nie wyobrażam sobie... No nie, po prostu to moja głowa tego nie mieści i też mój jakiś tam... Moje ideały promocji tego sportu w Polsce. To pytanie do Janka od razu. Masz czasem ten taki komfort, cieszysz się z tego, że jesteś w UFC, jesteś tam topowym zawodnikiem i nie musisz w te sprawy na polskim podwórku tak się mieszać, możesz patrzeć, wiesz, z innej perspektywy? Nawet nie wiesz, jaki ja jestem szczęśliwy z tego powodu, no nie? Naprawdę cieszę się bardzo, że to wszystko tak sobie z boku obserwuję. No dobra, to kolejne pytanie. Nie chcę też za mocno gadać o Pandora Gate, ale jakby wy jako osoby, które no, nie pałacie sympatią do freaków od lat i to głośno mówicie... Zobaczyliście szansę, że ten sport się znowu jeszcze mocniej jakby odbije i trochę te friki przegoni? Nie. Ja uważam, że będzie jeszcze gorzej. Okej, okay, to rozwiń jako społeczeństwo idziemy po prostu w tę stronę. Prostych instynktów, krótkich form,
I wiesz, jakiejś takiej społecznej wulgarności na wszystkie tematy, które dotyczą również sportu. Ja uważam, że z każdym następnym pokoleniem to jeszcze będzie, wiesz, ewoluowało w bardzo złą stronę. A ja jestem życiowym optymistą, tylko jasne, wiesz co, jasne. Ostatnie lata po prostu gdzieś ten mój optymizm lekko w tej kwestii przygasiły. No to jaka będzie przyszłość KSW na przykład, twoim zdaniem? Będzie na tym poziomie, którym jest teraz. Utrzymała tą swoją popularność, ale nie będzie już żadnego większego boom. I myślę, że jak będzie spadała oglądalność i zainteresowanie nowymi gwiazdami, bo jak odejdą stare, to na razie nie widać nowych koni pociągowych organizacji, to KSW będzie sięgać po takie pojedynki, jak mówi się w kuluarach, czyli Mamed Khalidow, Tomek Adamek, nie? Okay. I pójdą w tą stronę po prostu, a gdzie się skończy szukanie widza, to jakoś się w ogóle bym nie zdziwił, że nagle połowa karty to będą wynalazki. A myśli się, że fikowe gale będą coraz bardziej się rozwijać, czy będzie moment, w którym to jebnie? Mi się wydaje, że przesyt będzie, no nie? Że się ludziom to znudzi. Mi się wydaje, jak to pokolenie wyrośnie, które teraz jest na tym budowane, no to będzie, ale to powstanie coś innego, jakiś inny twór. Jaki, nie wiem. Czy dostaniemy, wiesz, topory i miecze i będzie... Ale jakieś właśnie pisałem o tym, że wiesz... Życie, walka, wiesz, jak w Mad Maxie gdzieś tam, nie? Czy... I wiesz, SMS-owo głosowanie, czy ucinasz mu łeb w końcówce drugiej rundy, czy nie. Ale ja naprawdę pisałem kiedyś o tym artykuł z 5-7 lat, z 5-6 lat. Kawul będzie siedział, wiesz. Kawul będzie siedział. Ale nie wykluczajmy takich możliwości, że my zatoczymy koło, nie? Jeżeli chodzi o szeroko rozumiane sporty walki. A UFC na przykład, jeszcze tylko dopytam Jana, jak ty widzisz przyszłość UFC? Sunday Night Live będzie. W dobie tego, wiesz, o czym mówimy, no bo był taki pomysł całkiem niedawno, żeby Mark Zuckerberg się bił z Elonem Muskiem, no to też jest freak fight, tak? No nie wiem, zobaczymy, no na pewno będą też, na razie się, wiesz, mają bardzo dobrze, na razie nie narzekają, oglądalność jest, kasy zarabiają, więc nie ma potrzeby chyba szukać jakichś aż tak takich dziwnych wynalazków, ale na pewno jak się pojawi tak właśnie taka akcja, jak wspomniałeś, no to będą próbować zrobić coś takiego u siebie, nie? Pamiętacie na pewno, kiedyś na starym MTV leciało coś takiego jak Celebrity Deathmatch. No i teraz co się dzieje? To się dzieje. To tak ja jak pamiętam Simpsony, czasy, jak na MTV leciała muzyka, nie? Ja też jestem tak stary, nie? Ale tak, masz rację. No, tak jak w Simpsonach dużo predykcji było co do współczesnego świata, tak Celebrity Deathmatch, ktoś siedział, możemy to zrobić? I faktycznie się udało. Kilka fajnych pytań z czatu na żywo. Stipe Miocic czy John Jones? Pytanie do Jana. Raczej John Jones, ale nie jestem w 100% pewny. Okej, okay. I też pytanie do Jurasa, bardzo podobne, ale chodzi o polskie podwórko. Czy starcie Parnasa z Bartosem to jest mismatch, twoim zdaniem? Nie. Nie jest mismatch absolutnie. Sam jestem bardzo ciekawy tego pojedynku i sam z chęcią go obejrzę. Okej. Okay. Wolałbym, jak mam już szczerze, żeby Marian najpierw się z Parnasem zmierzył, a potem ewentualnie atak na trzeci pas. Ale w tej sytuacji... Słyszałeś? Co? Że atak na trzeci pas, czyli zakłada, że wygrałby ze mną. Nie. Daleko idąc. A jak byś obstawiał, bo to chciałem zapytać. Jak byś obstawił Mariana z Saladinem i jak obstawiasz Bartosa z Saladinem? Ale ja już mówiłem, to nie jest, ja tu teraz potwierdzę, że jeżeli ktoś w polskim MMA w wagach tych niższych 70-66 ma pokonać Parnasa, to tylko Marian. Okej. Tylko Marian, na pewno. Tobie Janek wypada obstawić, czy nie? Jak ty byś obstawiał? Ja? Tak, Mariano z Parnasem. Parnas! Domy na Parnasa! Nie, no bo ja zawsze trzymam kciuki za Mariana, jak walczę. Dziękuję bardzo. Ale jak z Bartosiński, z Parnasem, jak to widzisz? Powiem szczerze, że nie mam zielonego pojęcia, jak się czy Parnas nie straci tych swoich, wiesz, szybkości tego cwaniactwa przez to, że nabije wagi, no nie? Mhm. Także może być ciekawa walka. No, na pewno. To na siłowni wygląda na dużego już teraz, Parnas. Ale to wiesz, pytanie, czy go to właśnie masa nie zgubi, no nie? No ale przed chwilą bił się w 6-6 i teraz nie da się tak w kilka miesięcy zrobić przeskoku na 77. To jest przepaść. No jest dużo. No wiesz, no ale pytanie, wiesz, co je? To tutaj bardzo fajny temat. No to idziemy dalej. Robienia tej masy mięśniowej nie ma już usady. Jeszcze jest. Okej, okay, ale zaraz nie będzie, ale tak? Ma być jakaś inna... Prywatna firma. Prywatna firma. Więc no nie zobaczymy, no. A skąd który taka... właściciel będzie to, poczekaj. Wiesz, mam dziwne wrażenie, że tam jakiś Dana White. Skąd takie zmiany? No bo powiedzmy sobie szczerze, nie wierzę w to, że to jest jakby case Conora McGregora, że on musi wrócić i kończy się współpraca z USA. Nie wiem, no ja jakby nie zastanawiałem się, nie, mam tam jakieś swoje podejrzenia, swoje opinie na ten temat, ale,
ale jakby zostawię je dla siebie. A UFC wydało jakieś, nie wiem, albo odzywało się do zawodników? Dostałeś jakiegoś, nie wiem, jakąś informację? Na razie nie dostałem, sami się odezwaliśmy. Okay. W sumie nawet nie wiem, czy tam już jakaś odpowiedź przyszła, czy nie. Chyba tak, bo nawet mi menadżerka Dorota mówiła, że tylko się nie w szczegóły się nie ten, nie, okay, okay. Na razie nie wydawałem, no zobaczymy. No, nie? A twoim zdaniem to byłby krok w tył dla UFC, czy nawet ogólnie światowego MMA, to by UFC już... No na pewno, no jednak to było, wiesz, jednak było fajne, że ten sport był czysty, że... czysty, no, że no ja byłem przynajmniej, wiesz, wierzyłem w to, że walczymy na uczciwych zasadach, a nikt nie oszukuje. No nie? I to było dla mnie bardzo ważne. Przez całą karierę nie oszukiwałem i nie mam zamiaru. I teraz, wiesz, nie wiem jak to będzie, więc trochę dla mnie pod górkę będzie. No nie? Juras, co ty sądzisz? Bo widać było, że chciałbyś też zabrać głos. Nie, temat mocny, wiecie, świeży. Ja też uważam, że wiesz, że to będzie krok w tył dla rozwoju dyscypliny. I też taki trochę... Ja akurat twierdzę, że te ruchy i te działania są związane stricte z największą maszyną napędzającą UFC, czyli Conorem McGregorem. I nie zapominajmy, że po newsie z USADą od razu John Jones wrzucił I'm still here, nie? Także masz dwóch koni pociągowych, tak, którzy się z tego jak najbardziej cieszą, więc powrót jednego i drugiego, którzy zarabiają najwięcej i sprzedają najwięcej pay-per-view, jest możliwy. Ja myślę, że pamiętam, wiesz, to UFC to jest biznes. Sport sportem. Ucywilizowane absolutnie już te świadomości, wiesz, choćby Amerykanów do tej samej ligi, co NFL i tak dalej, czy NHL, czy BS. Mają być te firmy, które właśnie trzymają NBA, czy NFL. Zobaczymy, no, poczekajmy, nie wybiegajmy, wiesz. Wolałbym jednak czysty sport, też mam przyjemność uczciwie postawić pieczątkę, że karierę sportową przejechałem na czysto i wolałbym jednak, żeby ten sport był czysty. A w NFL czy NBA też są prywatne firmy, które robią... Chyba tak, z tego co kojarzę. Okej. Okay. Ale też nie, moja wiedza nie jest aż taka, wiesz, ale odległa, też, żebym się wypowiedział w 100%. Nie żyjmy, wiesz, takim też hura optymizmem, że sport jest czysty, bo pomimo wszelakich kontroli antydopingowych dokładnie wiemy wszyscy, że są zawodnicy, którzy te kontrole przechodzą, a przejść nie powinni. Biznes. To właśnie. I pytanie, ilu zawodników się z tego cieszy, tak? Mogą się lepiej regenerować. Jeden na pewno. Byli zawodnicy jak Vitor Belfort, którzy już, wiecie, byli u schyłku, po czym nagle weszli do fontanny młodości i się nagle okazywało, że dają kapitalne walki. Widzowie no i może też o te kapitalne walki chodzi. No tak by się wydawało. Mi tak się wydaje przynajmniej. Wracamy do początku rozmowy, że ludzie coraz bardziej będą chcieli igrzysk. A wiesz, zapewnisz te igrzyska na poziomie, wiesz, tak częstym, jak robi to choćby UFC, topowych walk w każdych sportach walki, to musisz dać szansę, aby ci gladiatorzy byli w stanie wychodzić do klatki. I zezwolenie na doping na pewno byłoby takim zabiegiem, aby ci najlepsi jak najczęściej generowali zainteresowanie, aby tam Kawu albo Dana White mógł stać z tym kciukiem, nie? Ale z drugiej strony nie brakuje w UFC świetnych walk, które są na ogromnym, w ogromnym tempie i poziomie. I to pytanie, czy koniecznie ten doping sprawi, że te walki będą na jeszcze lepszym poziomie? Nikt nie powiedział, że ten doping będzie, tak? No to bo cały czas się okaże, co się wydarzy. No, miejmy nadzieję, że nie. Odbiegliśmy nieco, Marian, od podsumowania KSW. FEN. Możemy sobie do tego, myślę, że wrócić, bo to był dobry weekend, jeżeli chodzi o MMA, także śmiało. Tak, w minionym weekendzie mieliśmy UFC on ESPN 88, nie było tam jakoś super ciekawie. Edson Barboza wygrał z Sadikiem Yusufem przez jednogłośną decyzję i walka taka do odnotowania, to Michel Pereira łatwo pokonał Andre Petroskiego. No i mieliśmy w sobotę dwie fajne gale, FEN 51 w Lubinie, gdzie Łukasz miał okazję komentować te gale. Szybciutko Cezary Oleksiejczuk łatwo pokonał Chrisa Fishgolda. Kasper Formera po ciężkim pojedynku pokonał Kazacha przez jednogłośną decyzję. Fajna walka Damiana Rzepeckiego, ciekawy pojedynek Patryka Likusa, też fajny pojedynek Michała Bobrowskiego z Patrykiem Semeniukiem. I tu pytanko, Łukasz, do ciebie. Którego zawodnika najbardziej byś wyróżnił po tej gali? Patrząc na przebieg pojedynku, to Formela, nie? Kasper Formela, który był na skraju nokautu z Kasem Ichanowem, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. I zdążył raz, że to przetrwać, dwa, że jeszcze zwyciężyć dwie następne rundy, także to fajne. Oczywiście patrzę, że tam dyskusja w internecie jest, czy pierwsza runda nie powinna być 10-8 dla Kazacha. Mogłaby być, spokojnie mogłaby być, ale,
ale sędziowie widzieli to inaczej. Także tutaj największe wyróżnienie dla Kacpy Formeli. Szkoda Mieciarka Oleksiejczuka, że finalnie ten pierwotny rywal nie dojechał. Fishgold przyjechał, wiadomo, że tylko po to, żeby Czarek wszedł do klatki bardziej. Czarkowi już takie pojedynki nie są potrzebne i dalej będę podtrzymywał to, co mówiłem na antenie, że klatka FN dla Czarka jest już zdecydowanie za mała. A dla Kacpra Formeli? Myślę, że jeszcze Kacper jest w stanie, szczególnie myślę, że jeszcze jest w stanie Kacper zrobić ze dwie fajne walki w Fenie i no i też trzeba myśleć o tym, o czym myśli sam zawodnik, czyli wyjazd za ocean, ale to, że zawodnik myśli o wyjeździe za ocean, to nie znaczy, że ten ocean będzie chciał go przyjąć. Szkoda właśnie z tym przeciwnikiem Czarka Oleksiejczuka, bo ten Kazach też się dobrze wydawał na papierze mocnym zawodnikiem. I szkoda z Fishgoldem, bo widziałem jego walkę, on był mistrzem Cage Warriors. Tak. Też jak wszedł do UFC, to bardzo, no nie powiem, że jako sobie super radził, ale był solidnym zawodnikiem na te 6-6 i no widać, że 7-7 mu nie służy i chyba nie jest teraz dobrze. Przyjechał, wiedział, że ma minutę awantury, chciał się bić, Czarek nie chciał, co zrozumiałe. No potem gdzieś tam uraz nogi, ale to też nie wiadomo na ile uraz, na ile po prostu wiadomo, że przyjechał na minutę awantury. Jak nie wyszło po minucie, to trzeba być bezpieczny dla swojego zdrowia. A jak widzisz przyszłość Damiana Rzepeckiego? Oj, świetlaną, nie? Ale solidny gość. Tak, Damian Rzepecki jest zawodnikiem, o którym nikt nic się nie mówi w zasadzie jakoś szerzej, tak wiesz. A on swoimi pojedynkami pokazuje, że jest zdecydowanie najbardziej utalentowanym chyba zawodnikiem młodego pokolenia i myślę, że nie zdziwiłbym się, jakby Rzepecki za ten ocean poleciał szybciej niż Kacper Formela. A właśnie jak myślisz, z czego wynika to, że i Czarek Oleksiejczuk nie może się dostać do tego kontendera, Kacper Formela też tak na razie ciężko z tym ocean. Trzeba tu Pawła Kowalika zaprosić do programu, nie? To Pablo wyjaśni wam wszystko absolutnie na tym jest menadżerem naczym, jednego i drugiego zawodnika? Polega, tak. A, okej. Okay. Ale obłożenie? Znaczy Czarka na pewno. Wrócę krócej, duże obłożenie? Zawodnikami UFC? Chyba tak, no. Jak oni jak rozpędzają ten sezon, to zgłoszeń mają mnóstwo, no i to, że jesteś dobry tutaj, wiesz, to nie sądzę, żeby tak... Też te ostatnie pojedynki Czarka nie wszystkie były wymagające i jak matchmaker siada i ogląda ewentualnych pretendentów i widzi, no dobra, tu szybko, może jakieś placki włączy sobie i zobaczy taką walkę z Fishgoldem, to by, wiesz, no może jednak okej, no fajnie. My wiemy o tym, że Czarek jest już umiejętnościami w UFC spokojnie i tam sobie da radę, ale tam może nie wierzą do końca w te Stanach. Chociaż nie wiem, no nie. Janek, bo ty walczysz chyba w tym UFC. Ja się nie znam. Oglądałem akurat galę FEN na żywo i tak miałem taką rozterkę, że wiadomo, FEN zawsze tworzył dobrych, nowych zawodników. Przychodzili, zawodnicy odchodzili, ale tak sobie myślę, ile jeszcze FEN wytrzyma tego, że budują gwiazdy, oni odchodzą i cały czas muszą od nowa to robić, od nowa. Co dalej będzie z nimi? Ja myślę, że FEN zaakceptował ten model już. Po prostu, że są taką... wiesz, katapultą do innych organizacji. Nie do końca może im pasuje to, że są katapultą do KSW, ale wiesz, też kilku zawodników jednak z FEN-u bezpośrednio do UFC przeszło i im chyba ta rola po prostu takiej katapulty wystarcza. Okej. Okay. 10 lat FEN za nami, też była tutaj taka grafika, ale no myślę, że tutaj mamy jasność, możemy przejść do KSW. Tak jest. Mieliśmy oczywiście KSW 87 w czeskim teamcie. KSW tak. A UFC? Nie. Okej. Okay. Spawn. Zwycięstwo Darko Stosicia z Martinkiem, świetna walka Leo Brichty z Romanem Szymańskim, Rafał Haratyk, duża niespodzianka, wygrywa z Ewanem Eslanem. Zwycięstwo Poliszczuka z Mackiem, wygrana Dreszkowskiego nad Garbą. Adria Dudek wygrał z Łukaszem Dworakiem, Sahil Siraj ciężko znokautował Ahmeta Abdulkadyrowa. Dawid Kareta wygrywa z Josephem Stamerem i Tobiasz Lee pokonał Karla McNarego. Jakie byś walki wyróżnił na tej gali? Wiesz co, ja się bardzo cieszę, że Księstwo Cieszyńskie wszystko do przodu. No i bardzo mnie zaskoczył właśnie Haratyk, tak? Myślałem, że gdzieś tam wygra, ale na decyzję może gdzieś, bo to jednak jest twardy chłop. Ale że tak usadzi, tak trafi ładnie, no to tego się nie spodziewałem. Także tutaj naprawdę fajnie miło mnie zaskoczył. Ale powinien zostać w tej wadze Rafał Haratyk? No kurde, jak tak wszedł, to ja bym został w tego miejscu, wiesz, no słuchaj. Może title shot zaraz wejdzie, no i czemu tego nie wykorzystać, tak? Tylko się męczyć, zbijać wagę.
Ja bym spróbował na jego miejscu w 9-3. Masz okazję oglądać u siebie w klubie Ibrahima Czuzigaeva? Czy Rafał Haratych miałby szansę z nim? No na pewno tak. No to jest, wiesz, wchodzi dwóch zawodników do klatki i każdy ma szansę wygrać. Także fajna walka, ciekawa do zobaczenia. Łukasz, widziałeś walkę Brichty z Szymańskim? Nie, ale to jest pytanie, które muszę zobaczyć, bo na papierze typowałem jako walkę wieczoru i z tego co słyszę, to nie zawiodła absolutnie pod tym względem. No, myślałem, że będzie bijatyka na 3 rundy, ale Brichta popsuł mi kupon. Nadganiasz potem galę po takim weekendzie, bo wiesz, jest kilka szczerze gal, nie. Tak? Nie. Szczerze okay. Nie, nadrabiam najlepsze pojedynki. Jest. Albo staram się obejrzeć najlepsze pojedynki, nawet skróty przynajmniej najlepszych pojedynków, aby mieć też z racji moich obowiązków medialnych też, żeby mieć o czym, wiesz, nie mówię z niczego, tylko no, staram się jednak przygotować do programów, aby mu coś powiedzieć. No, to oficjalnie teraz mówię, że nie oglądałem, siedziałem na Twitterku, widziałem jakieś tam finiszowe ruchy, ale w całości tą walkę na pewno Szymański Brichta muszę zobaczyć. I to w zasadzie chyba jeden z takich pojedynków, które nadrobię z tej gali. Ilość obowiązków, które w tygodniu nie pozwala, aby sobie siąść i tę galę odkręcać. A czy Stosic jest gotowy na rewanż z Defrisem? Kurczę, nie wiem. Nie wiem. On jest... Wiesz, no nie wiem, czy to jest zawodnik, którego da radę przejść Stosic, no nie? Ze swoim stylem walki. No ale słuchaj, no jak dojdzie do rewanżu, no to zobaczymy, odpowiedź się przyjdzie sama. Łukasz? Tylko brak koncentracji Phila Defrisa wynikający z długiego panowania i ewentualnie uśpiona czujność względem pierwszego pojedynku, który wygrał łatwo ze Stosiciem, mogłaby sprawić jakąś tutaj niespodziankę, ale myślę, że będzie kopia pierwszej walki, więc w zasadzie Defris jest nie do ruszenia. Czy największym problemem są te gabaryty? Darko Stosicza jest jednak dosyć takim lekkim, ciężkim, tak? I niskim. No jest ten, jest raz, że jest niski, tak jak powiedziałeś, dwa, no dysponuje tak naprawdę z jedną płaszczyznową, no nie? Jak trafi, to trafi, ale jak nie trafi, no to nie stworzy nic innego w walce. Gadaliśmy trochę przed programem, miałeś przyjemność w San Diego trenować z Philem Defrisem. Ale to wtedy... lata temu, okay. Z Darko też trenowaliśmy, też przyjeżdżał do nas do klubu, także... No mówię, no to już to jest totalnie inny zawodnik niż ten, co jak go, wiesz, co my się tam złapaliśmy, no nie wiem, z 15 lat temu. Ale powiedziałeś, że już wtedy był mocny. Ale ja wtedy byłem też bardzo mocny. Ale wiadomo, dalej jest. Ale nie tak mocny jak teraz. Nie tak mocny jak teraz, tak. Ale tak, mocny. Pytanie z czatu Michała. Ile Janek ważysz na rozstrzygania? Tak, też chciałem przekazać. Wiesz co, nigdy w życiu nie ważyłem więcej niż 105 kg, więc nie więcej niż 105. To teraz pytanie do Jurasa. Czy Jan jest takim szwagrem, jakim Juras sobie wymarzył i odwrotnie? Tak! Wiadomo. Nie. No myślę, że tak. Na przestrzeni lat no złego słowa urody nie powiem. Nie, jest dobrze, naprawdę, wiesz. Życzę każdemu takiego szwagra. Zawsze dobrze żyliście chyba, tak? Nie kojarzę takich momentów. No, nie było nigdy żadnych. Nie, nie było żadnych. Raczej spiny nie było nigdy żadnej. Wszystko przed nami. Kiedyś będzie. Ale żywe dyskusje zdarzają się za każdym razem, jak się spotkamy. Nie? Ale ja nigdy nie pamiętam. Na różne tematy. Dajcie ja powiem ci tak, ja też mało je pamiętam. Chociaż jedna. Nie, powiedzieć, że jedna skończyła się walką na miecze i dobrze, że były... Na miecze, tak. I dobrze, że były nasze dziewczyny, które, wiesz, rozdzieliły nas w odpowiednim momencie, nie? Bo nie wiadomo... Nie, bardziej był wjazd Doroty, nie? Tak. Czy was już kompletnie... Dobra, to było dosyć sugestywne, musieliśmy się odłożyć. Było też takie pytanie do Jana o najzabawniejszą anegdotę, historię z Jurasem. Kurczę. Na wesoło. Coś musi być, bo widzę, że się chichrasz. Dużo, ale też nie chcę... Za dużo. Nie no, zawsze mi się przypomina jego powrót z Moskwy, no nie? No to dawajcie. Ja nie mam wstydu i godności. Nie no, cieszmy się, że wrócił po prostu, tak w skrócie. To była jakaś walka, czy co to no było? No z Krylowem się biłem i ten. No i po walce, wiadomo, impreza. I Juras prawie został, no. Czyli dobrze się bawiłeś. Bardzo dobrze się bawiłem. Nie pamiętam powrotu. Okej, okay, ale co, wracaliście razem, czy oddzielnie? Tak, w końcu razem. Udało się tak, w tym samym samolotem wrócić. Okay. Łukasz, mam pytanko. Czy uważasz, że to ty powinieneś być pierwszym Hall of Fame? Przykładowo jest dwóch gości, którzy teoretycznie mogliby być, czyli Nasula i Khalidov. Uważasz, że... Tak. Jestem pierwszym mistrzem, zaczynałem ten sport tutaj. W sumie jeszcze takim naturalnym wyborem, nie? Myślę, że Paweł Nastula będzie Hall of Famerem.
A Mamet Helidow, póki walczy, to nie, pójdzie na emeryturę, myślę, że będzie pierwszym od razu, wiesz, Mamet, emerytura, a jutro jest Hall of Fame, tak. Ceremonia na narodowym najlepiej. A czym to dla ciebie jest? Ja, wiesz, dopytam jeszcze, co to dla ciebie znaczy? Wiesz co, kurczę, nie mógłbym sobie wymarzyć tak naprawdę jakiegoś lepszego podsumowania, wiesz, tych wszystkich lat, które spędziłem w sportach walki, w MMA, całej mojej kariery sportowej, tego wszystkiego, co się zadziało, prawie 20 lat, 19 w sumie wyszło, i tak w samym MMA, ale i wyjść na narodowym, wiesz, no takie, no nie wiem, no to jest tak magiczna chwila, że ciężko sobie wyobrazić, ja każdemu zawodnikowi życzę, żeby poczuł namiastkę tego, co ja czułem wtedy, kiedy wiesz, że ponad 50 tysięcy ludzi, wiesz, no bije ci brawo, bo za to, co zrobiłeś przez 20 lat i wtedy wiesz, że te wiesz, wszystkie lata poświęcę naprawdę, każdy zawodnik wie, ile jest poświęceń, żeby reprezentować jakiś poziom. I te wszystkie lata odmawiania sobie wszystkiego, poświęceń, bólu, krwi, wiesz, radości, smutków, decyzji wszelakich, wierzę, że wszystko zagrało idealnie, nie? Wierzę, że to się wszystko opłaciło i dla mnie to jest najlepsze spełnienie i najlepsze podsumowanie kariery sportowej, jaką mógłbym sobie wymarzyć. Myślisz, żebyś trafił do telewizji, gdyby nie MMA? Tak sobie teraz pomyślałem? Tak. Okej. Okay. Okay. Tak, ja w ogóle, wiesz, ja miałem od zawsze w zasadzie, nawet miałem na Uniwersytecie Warszawskim na dziennikarstwo złożone papiery, ale dowiedziałem się, że na drugim roku wchodzą warsztaty i będzie kolidowało to ze sportem, więc jak to usłyszałem, dokładnie w tym samym momencie przeniosłem na warszawski EWF, z którego też musiałem odejść, bo mi zabronili trenować na maksa. Pamiętam kiedyś takie twoje słowa, to chyba było, nie jestem pewny, czy nie powiedziałeś tego komentując gali KSW. Pokonałem pokrajacza, żeby ludzie wiedzieli, pokrajacz weteran, zawodnik, który bił się w UFC z... Na przykład z Jankiem. No dokładnie, ogólnie bardzo mocny zawodnik. I powiedziałeś, pokonałem pokrajacza i Attilę Vega, Beck mistrz Bellatora. I oni zaszli tak daleko, a gdzieś tobie się aż tak daleko nie udało. I powiedziałeś, gdzie popełniłem błąd. I gdzie popełniłeś ten błąd? Wiesz co, dla żartów bardziej powiedziałeś ten błąd. Gdzie popełniłem błąd? Tylko, że... No ale miałeś na tyle potencjał, że pokonałeś dwóch mocnych gości, zwłaszcza ten Attila Vega, który potem był mistrzem Bellatora. Mhm. Więc... To szybko został potem ten mistrzem Bellatora po naszej walce, ale wiesz co, to wynikało z prostej przyczyny. Ja zawsze łączyłem dużo rzeczy razem z karierą sportową i pewno jakbym skoncentrował się tylko na sporcie i też miał warunki do tego, aby się rozwijać. Pamiętajcie, że to były czasy, w których nie było tylu pieniędzy, ile jest teraz. Nie było tylu sponsorów, którzy zagwarantują ci, że ty możesz trenować i jeszcze utrzymasz rodzinę, możesz zaatakować samochód. Więc ja równolegle, wiesz, jeździłem do telewizji, zarywałem bardzo często wiele nocy, aby komentować gale, za które mam pieniądze, po to, aby nie musieć stać po bramkach, a potem na jeszcze dwa treningi dziennie robić i sprzedawać bilety na gale, bo to były takie czasy wtedy, że z których więcej pieniędzy było z biletów niż z gaży za walkę. I to chyba napędzało po prostu, że nie możesz w pełni skoncentrować się na tym profesjonalizmie, którzy na przykład mieli oni. A propos tej kariery, jeszcze dopytam. Na przykład wynik walki z Pudzianem jest dla ciebie ok? Nie masz do siebie trochę pretensji, że tę walkę przegrałeś? Pretensje mam oczywiście, no bo każda porażka boli, ale też nie ukrywajmy, wszyscy wiedzieliśmy, Janek też wiedział, że nie jestem przygotowany do tego pojedynku i tyle, no i wiedziałem, że już nigdy, wiesz, takiej walki nie zrobię, bo nie da się, wiesz, no nie da się w parę tygodni zrobić startowej formy. Też trochę tak na entuzjazmie, wiesz, bo ja wiedziałem, że jak nie wygram w pierwszej rundzie, to ten pojedynek przegram, bo nie miałem tlenu, bo nie trenowałem tak, jak powinienem trenować. Powinien w ciechocinku posiedzieć z 2 miesiące przed przyjściem na matę. Tak, i trenowaniu. Tak. Zdecydowanie, wiesz, nie da rady. No ja nie zrezygnowałem też z żadnych obowiązków, które się nadłożyły i wszelakich, i zawodowych, i rodzinnych. I rozrywkowych. Rozrywkowe zrezygnowałem. Okay, to zawsze rezygnowałem przed walką. Zaczynałem po walce znowu od razu, bezpośrednio, ale i to nie da rady, tak? Nie da rady tego łączyć, nie na tym poziomie, no nie da rady, tym bardziej, że jak nie trenujesz na co dzień, a ja przed walką nie trenowałem, bo poświęcam się innym rzeczom, więc to jest tak, dostajesz telefon, dobra, idę teraz trenować, nie? Ale okazuje się, że jesteś już stary, wiesz, rozbity, nie masz na to czasu i tak jest to trenowanie na pół gwizdka, bez sensu, sam pojedynek, wiesz, to fajne, do tej pory ludzie przychodzą, wiesz, zajebista walka z Pudzianem, wiesz, sporo emocji, fajnie,
I okej, no ale finalnie ten pojedynek przegrałem. No, drugi raz myślę, że nie zdecydował w tej formie, w której byłem i z takimi przygotowaniami, jakie miałem. A zdecydowałbyś się na kolejny start? Jeszcze? Nie, czy już zawiesiłeś rękawice? Nie, no daj mi spokój. Definitywnie. Definitywnie. Nie, definitywnie. To co patrzysz na mnie? Patrzę, czy się śmiejesz, czy nie, bo ty jesteś rudy, nie? Nie, no cię wymyślić jakąś, wiesz, celebrity splash czy coś. Nie, nie, no nie oszukujmy się, ja już nie mam czasu. Ten pojedynek pokazał, że on nie da rady łączyć tego, wiesz, ja mam ustabilizowane życie zawodowe. Jeszcze z Jurasem mamy rewanż na miecze, tak. To byśmy chętnie zobaczyli. Ale dobra, to kończąc temat i zaraz Marian, ten wątek, o którym teraz mi wspomniałeś, bo mówiło się trochę o takiej walce weteranów, Różal kontra Juras. No, ja nie pamiętam. No właśnie. Nie, ja to słyszałem od Artura Staszewskiego. Okej. Okay. Artur mówi, że KSW chyba gdzieś planowało, jakby nie sprzedawało się bilety na Narodowy, to że będą dzwonić dobra. Po chłopakach. Nie? Też to słyszałem, powiem wprost, dokładnie, że wręcz słyszałem, że jesteście zastępstwem. Właśnie, tak, że taka ale walka nikt już jest... nie poinformował o tym. Okej. No to widzisz, mamy wyjaśnione teraz. Bo gadałem ten z Ruzim od razu potem. Ty o co chodzi? Ja mówię, ty, ja też nie wiem. A był chętny Różal? Nie, no nie ma takiej szansy. Przyjaźnimy się tyle lat, że to jest, wiesz, ten poziom przyjaźni, którego nie przeskoczyć pieniędzmi pewno. Pewnie. Chyba, pewnie. Żeby dali po... No, nie przeskoczyć pieniędzmi, chyba, żeby dali takie pieniądze, których nigdy no właśnie, nikt za nas kwota? Nie zapłaci. No. Powiedział Ruzi 10 banek na pół i wchodzimy. Tak? Ja mówię, tak. Okay. Ale wiadomo, wiesz, że to jest cena, którą nikt nigdy w Polsce nie zapłaci. Nie ma takiej możliwości. Mówiliście o rywalizacji na miecze, to może rywalizacja na, dawajcie, na bokserze, co? Sprawdzamy się na bokserze. Ty, ja to chyba nie, bo może mam może być ciężko. Ja wygrałem walkowerem. Słuchajcie, Radek Paczuski bił lewą ręką, ja także można. I pobił rekord. Lewo. I jest najlepszy. Ja nie, ja lewą jestem zawsze lewą połamię. Mamy rękawice, więc... Mamy rękawice, a tak. Bijemy, tak? Dokładnie tak. O, ja poproszę lewą. No cię Marian wiązał. Jak ten bije lewym prostym. Ale jest dobrze. To boli cała głowa potem 3 dni, no. Trzeba dobrze uderzyć, trzeba wiedzieć gdzie. A mam taką maszynę. Proszę bardzo, Jan Błachowicz. Na fundacji, tak. Ale czemu ja nie chcę być pierwszy? No dawaj, no co pierwszy, no. A ile mamy prób? Każdy dwie próby ma. I rozpoczęły się igrzyska. Ale musisz mnie ten, bo ja zrobię. Dobra. To już cię puszczam. Czekajcie, ja sobie stanę tak, żeby nie zasłaniał. To proszę bardzo, wszystko będzie elegancko. A ja już się spociłem, jak Janek powiedział. Wiecie, że ja w to uderzałem tylko raz w życiu. W sumie w całej swoim życiu. Naprawdę? Tak. Byłoby głupio sobie połamać rękę, nie? Przesuń się troszeczkę. Więc nie was cały epy. Bo to będzie, wiesz, bo to nie będzie techniczny cię. Jan Błachowicz bije rekord. Mam taki zamiar. Będzie rekord już raz, czy nie? Kurde, jaka moc. Ładny strzał. Nie. 827. Jan Błachowicz, 827. Rekord Radka Paczuskiego to jest 885. Nie, tak, aha. Tak do zmiany. Też z lewej? Przecież... Łukasz, nie, też ja lewej z lewej, no nie trafię pewno. No to jak chcesz, to śmiało sprawdź. Dobra, dawaj prawo. A, namówiony, elegancko. I człowiek jest głupi, nie krzyżby bity. Ale ty boksera biłeś. Biłem. Ach, kiedyś byłem mistrzem deptaków. A to jak sobie tego krzuka wybiłeś, jak tak teraz? Jestem na worku, bo jestem stary i głupi. No czasami, jak mnie poniosło ostatnio, robiłem kardio robiłem i zacząłem się wkręcać. I teraz mocniej prawym i trafiłem za daleko i sobie wybiłem. Że prawdziwi mistrzowie boksera to jednak w Sopocie. Dokładnie. Tak być. Tylko. Ciekawe, jak nie trafi, to wiem. Podobno Artur Szpilka bije do momentu, aż się zamknie szafy. Tak, to prawda. Ja z nim na wakacje latam, więc wiem, ile pieniędzy kosztuje, jak Szpila wrzuci jedną. Jeszcze raz, idę rozmienić. Jeszcze raz. Dobra, odsłonię. Cofnij się do mnie. 849, Jura. Bardzo ładnie. Solidnie. To nie zdejmujcie, więcej, panowie, więcej, jeszcze postrzale. Więcej. Dobra, wiecie, to nie jest żadna adekwatna ta. Nie chcemy was namawiać, ale Gamer kopał na przykład high-kicka, powiedzmy. Arek Wrzosek też kopał high-kicka. Ale nie, to nie jest, to jest dużo mniej. High-kicki są dużo mniej punktowane. Czekajcie, muszę odsłonić to. No Marian, jak obstawiasz, będzie rekord? Mam bounce personal. Wow. O kurde. Przebił mnie! 871. Przebił mnie! Jeszcze jedna próba, Janek, no bo jesteś bardzo blisko, żeby pobić. Jeszcze rekord. Dwa strzały i pobiję rekord. Zróbmy jeszcze jeden, żeby było sprawiedliwie. Są te wojenki między szwagrami. Nie? To nieważne tam. A ten temat będzie ciągnięty do Wigilii teraz. A na Wigilii wjedzie nowy bokser. Kurde, jak to siada. Nie. Odsłonisz Łukasz, cofniesz się do nas, nie. Albo możesz o tak zrobić. 859.
Bardzo blisko do rekordu. To dawajcie jeszcze postrzale, może się uda. Dawaj. I to jest właśnie to, co mówił. Wydawało mi się, że Radek Paczuski tak się nieco rozpędził, to troszeczkę... Tak, tak, z lekkim nabiegiem. Przepraszam, weź przesunę krzesło tylko, szybko, bo słyszę, że zasłania. Ale też lewą bił. Dobra. Wesyniak! Patrz! Nie dużo, nie dużo. Ajajaj, się dzieje. Dobra, zamykam tą szafę. Czekaj, pomogę ci. A nie, dobra, udało się. To nie mój pierwszy raz. Aj, za nisko trochę. Ale, no, ale poszło. Ale... 860. Cały czas trzymamy poziom. Dobre wyniki. Bardzo ładnie. Czyli mamy, wiesz, mamy dobry ten. A warto odnotować, że jest najmocniej podkręcone. Że jest ciężko tak? Tutaj. Że ciężko? Tak, tak. Nie, no to nie jest źle. Bardzo ładnie. Starych dziadów. Znaczy starego dziada i zawodnika UFC topu. Dzięki wielkie. Pytanko od razu. Oglądaliście meczyk Polska-Mołdawia? Nie. Nie. A jak się odniesiecie do wyniku? Żenua. Żenua. Ja mówię to jako fan piłki nożnej, nie? Ale bardzo żałuję, czemu się zmęczyłem. Bardzo żałuję tego, że doszedłem do momentu w swoim życiu, że kadra narodowa nie budzi. Dosuńcie się panowie do siebie, emocji, prośba. Żadnych zero. Ja gdzieś tam już kiedyś mówię, że ja chciałbym kiedyś zobaczyć taki okres przygotowawczy polskiej drużyny do takich mistrzów, no, do eliminacji, czy później, nie wiem, jak się już im uda zakwalifikować. Jak oni trenują, no nie? Gdzie... Ja po prostu chciał zobaczyć, nic nie komentuję. Ciekawy wątek, bez nazwisk, ale słyszałem od moich koleżanek, które mieszkają w Warszawie, że jeden ze znanych właśnie piłkarzy przychodzi z synem na jego treningi i stoi tam i pali cały czas szlugi. Dużo piłkarzy. No znamy w środowisku MMA, w sensie inaczej, nawet stara gwardia, typu Michał Materla i tak dalej, nie piją alkoholu, wiecie, prowadzą się super zdrowo. Trochę jest nie do pomyślenia, żeby przyszedł, nie wiem, Michał Materla i palił... Pamiętaj, jaki jest, wiesz, jaka jest różnica pomiędzy indywidualnym sportem a sportem drużynowym. Ty jak masz kaca, czy się źle czujesz, czy się schowasz za 10 innymi graczami. Ja wchodzę tam i mogę stracić zęby, wiesz, ktoś mi może połamać nos, więc już się tak nie schowam za kimś, tak? Tylko mam dwie, wiesz, mogę się schować za swoją gardą, nie? Ale też ale, jakby, ale nie, jakby chciałbym tak zobaczyć, po prostu tak z czystej ciekawości, nie? Jak jest, wiesz, jak jest, jak to wygląda, nie? Wiesz, to też nie jest jakiś okres przygotowawczy taki przed takim zawodnikiem, przed turniejami piłkarskimi, to oni mają, wiesz, no, trzy tygodnie mniej więcej przygotowań, wiesz, bo nie, wiesz, oni roboty robią w klubach, nie ma szans. Grupowanie kadry narodowej przed meczami eliminacji to też przyjeżdżają 3 dni przed meczem. To nic nie zrobisz, nic nie potrenujesz, no, to są zawodnicy, którzy w klubach trenują. To trochę inaczej wygląda. Nie mają cyklu przygotowawczego przed mundialem, że mają tam 7 tygodni ostrej pracy, jadą inna drużyna, tylko oni kończą sezon, a za 2 tygodnie są na Mistrzostwach Świata już. No. Tylko widzicie, stoi taki piłkarz, pali te papierosy pod klubem, gdzie grają dzieciaki. Jaki daje przykład, prawda? Ty czujesz, nie wiem Janek, że dajesz przykład na przykład młodzieży? Przykład, podobno przykład? Tak, no. Podobno tak. Podobno tak, no staram się, wiesz. No ja nie palę przed treningiem, tak? Ani po. Ani po, no. Oczywiście, jest, wiesz, też skłamałbym, gdybym powiedział, że też się nie napiję, tak? No ale to po robocie, tak? Jest walka, jest wynik, jest nagroda. Pytanie. Czy Jamahal Hill jest najlepszym zawodnikiem w kategorii półciężkiej na ten moment? No aktualnie tak, no, ale... Zgodziłbyś się, Łukasz? Nie. To Dawek, to twoim zdaniem? Najlepszy jest Janek, zaraz po nim Izzy Prochacka. Okej. Okay. A jak widzicie walkę Prochacki z Pereirą? Prochacka. Prochaska jest bardziej wszechstronny i po prostu nie popełni tych błędów, co ja popełniłem gdzieś tam i ugra tą walkę. Też mi się tak wydaje, no ale jednak no, ma argumenty Pacheja, aby to wygrać. Pieniądze jednak, jakbym miał obstawiać, to raczej na Prochaskę. Wydaje mi się, że nawet ta przerwa nie do końca będzie mu przeszkadzała w rywalizacji na tym najwyższym mistrzowskim poziomie. No ja myślę, że zastanawiam się, czy Prochacka będzie w stanie wywrócić Pereirę, bo Prochacka nie jest jakoś chyba super zapaśnikiem i czy ta walka nie będzie jednak wyglądała, że będą bili się w stójce, a skoro w stójce lota, ten Pereira jest kurde groźny. A ten styl Prochacki jest taki kurde. Jest groźny, ale Prochacka też nie jest, wiesz, i właśnie ten jego styl, gdzie kurczę, łatwiej się walczy z poukładanymi gośćmi niż z takimi dziwnymi, no nie, gdzie on jeszcze to potrafi bardzo dobrze wykorzystać, nie, że ten jego styl jest mega zwariowany, ale działa. Nie? Pytanko, czy uważasz, że byłbyś lepszym zawodnikiem, gdybyś na pewnym elemencie swojej kariery wyjechał po prostu do Stanów i trenował tam?
Wiesz co, gdyby. Znowu jest to słowo gdyby, no nie? Nie wiem. Byłem w Stanach, ja trenowałem w Stanach, więc dla mnie to nie jest jakaś, wiesz, nowość. Wiesz, teraz mamy zawodnika, który nie będę mówił nazwiska i tak dalej, ale bardzo długo siedział w Stanach i powiedział, że zawiedziony strasznie, tak? A na przykład tu mu się bardzo podoba, nie? Więc, no to jest kwestia, wiesz, jakiegoś tam indywidualnego, nie wiem jakby było. Ja byłem w Stanach, trenowałem w Stanach, zanim jeszcze połowa chłopaków wiedziała, co to jest, wiesz, teraz MMA, no nie? Akademia Kickboxing Academy, tak? Nie, ja pojechałem do San Diego, do Alliance tam. Nie wiem, czy ten klub jeszcze istnieje, wtedy to Brandon Vera trenował, Dominic Cruz, Phil Davis. Także fajna ekipa była i no, topowe nazwiska na tamte czasy. Tak. Lubiłem Brandona Vera. I tam właśnie się spotkałem z Philem DeFriesem. Nie wiem, czy ten klub jeszcze istnieje. I mówię, jak przyjechaliśmy tam pierwszy raz, no to była przepaść to, co robili oni, a my w Polsce. Tak? Ale jak tam wróciłem po pięciu latach, no to okej, no robię to samo, tylko że tam, okej. Tylko, że jest cieplej. Tylko, że jest cieplej i wiesz, weekend spędzam... Jest argument. Weekend spędzam na plaży, tak? A nie gdzieś, wiesz, między blokami. Ale mówię, taki kamp profesjonalny można sobie śmiało zorganizować wszędzie. No McGregor trenował u siebie w Irlandii. No ja też zrobiłem pas trenując w Warszawie, tak? WCA jest teraz chyba coraz lepsza paka, co? Jeżeli chodzi o tych cięższych zawodów. Tak, robi się coraz fajniej, jeśli chodzi o półciężką i ciężką, także naprawdę jest mega mocno, nie? Tak sobie myślę, bo już trochę czasu minęło. Ten temat rozłamu WCA, to już było przegadane, ale jakby... Nawet nie zaczynaj, nie? Bo to nie ma sensu. Bo wstanę do ciebie! Nie, bo uszanuj wyniki na bokserze. Uszanuj mój wpis na Twitterze. Okej, okay, dobra, rozumiem. To pytanko, czy co z twoim narożnikiem na przyszłą walkę? Czy będzie Azor, czy będzie Michał Mankiewicz? Mankiewicz, tak. A z Azorem problemem? To czy no, a z Azorem jest problem wizowy, tak? Gdyby miał wizę, no to pewnie by pojechał, ale no nie ma wizy. Mam go walizce, wiesz. Armii Azor to jest właśnie bardzo obciążające, że panowie tych wiz nie mogą dostać, bo był u nas Armii i mówił oczywiście było dlaczego. Było to frustrujące za pierwszy raz, gdzie nie mógł ze mną polecieć, tak? Teraz jak się już, wiesz, no, jest Michał Mankiewicz, no to jakby tego problemu nie mam i nie jest to frustrujące. Jest to, wiesz, jest jak jest. Jest Michał i on wykonuje całą tą robotę. Z chłopakami pracuje na miejscu i jakby już nie ma tego problemu, no bo jest Michał. Niezwykle doświadczony gość. Pamiętam, jak dopiero zaczynałem trenować, to on był w rankingu na trzecim miejscu w wadze lekkiej. No tak, wiesz, my z Michałem się znamy całe życie i jak on jako zawodnik też miał swój moment, gdzieś tam kontuzje trochę mu uniemożliwiły dalsze takie zawodowe, profesjonalne podejście do sportu i poszedł w stronę trenerki. Jak widać, idzie mu to naprawdę fajnie. Także cieszę się, że nawiązaliśmy współpracę. A ty, Łukasz, się pojawiasz w WCA? Na kardio, wiesz, rowerek, trochę boksu, trzy pompki i do domu, nie? Na grupę nie przychodzę, bo nie jestem już żadną wartością dla zawodników, póki nie wrócę do formy fizycznej. Jak się możemy dowartościować, wiesz? Fak, ale właśnie ja nie chcę dać wam tego, żeby teraz przyjść i, wiesz, i od jakiegoś małolata, które zaczyna, wiesz, dostawać w głowę po tym, że zdycham po minucie skakania w sparingu, także. Pomijam, że sparingi już raczej sobie odpuszczę całkowicie, takie mam postanowienie, bo wiesz, co, masz taką ekipę, że teraz nawet ostatnimi jeszcze, jak przychodziłem jeszcze jakieś, robiłem cokolwiek ze sparingami, to pamiętam, że no tu na sparingach od takich zawodników, jak wiesz, nie daj Boże zrobić z Jankiem albo z Danielem Jeleńczukiem, przyjmiesz trochę mocnych czasów w głowę, a potem jadę do radia, to zauważyłem, że mi ciężko zbierać myśli, jednak ta głowa, ten mózg jest pobijany i łapałem się na tym, że prostych słów, które na co dzień mam w głowie, po prostu nie znajdowałem. Mówię, nie, koniec ze sparingami. Ja myślę, że wiesz, to teraz już na emeryturze sportowej po prostu ten element treningu sobie oszczędzę, aby już może po 25 latach obijania głowy dalej tego nie robić. Sam się dzisiaj z tego śmiałeś, ale było tak faktycznie, że wpadałeś do WCA, robiłeś selfie, że jesteś na treningu. Nie, tak to nigdy. Okay. Mówiłem, tak to nigdy. Nie zawsze zrobię przynajmniej cokolwiek. No teraz uczciwie, no teraz jest tak, że teraz to się jeszcze wziąłem, bo jakiś tam mam plan, że może zrzucić trochę kilogramów, bo już mi zaczęło to ciążyć na kręgosłup coraz bardziej, ale jest tak, że wożę po prostu torbę ze sobą. W dwóch samochodach mam dwie torby, że jak mam chwilę, na przykład mi wypadnie, że mam, o dobra, mam półtorej godzinki przerwy, no to po prostu tak nieregularnie, nie o stałej godzinie, po prostu przyjeżdżam, zrobię coś, albo chociaż na rower wyjść, na godzinę nawet, ale żeby raz dziennie trochę ruszyć grubą dupę, no. Janek, bo widziałem w internecie coś, jest przebąkiwanie na temat walki z Khalidowem. Jest to możliwe? Czy tak, to w jakim ogóle? No Mamet rzucił hasło, że chce boksować. No to ja podjąłem jakby temat, tak? Ale czy jest to możliwe?
No raczej nie, nie w najbliższych chyba kilku latach. No ja mam kontrakt z UFC, więc jeżeli bym nawet mogło coś takiego dojść do skutku, musiała być to gala stricte bokserska, ale nie na też, wiesz, walka stricte bokserska na gali stricte bokserskiej, a nie, że na przykład jedna walka na gali jakieś tam MMA, no to wtedy bym może jakoś wynegocjował taką, takie, takie, wiesz. Okay. Był kiedyś pomysł na taki super fight w KSW, pamiętam. Twój z Mamedem, z 10 lat temu. No to gadaliśmy, no. Co, ale kiedy to było? Ojej. Z 10 lat temu. Słuchaj, dalej, będziemy mieć 50 lat, to wiesz. Tak, zobaczymy takie starcie. Nie najbliższych lat, nie? Pomijamy, że jeden ma 43, drugi 41, ale to jeszcze za parę lat zobaczymy, nie? Tam wiesz, geriatria Fight Night. Słuchaj, usady już nie ma. Forever Young, wiadomo. Żarty. Łukasz, wrócisz na stanowisko KSW? Jest to jakakolwiek szansa? KSW będzie transmitowane, bo to tylko o to chodzi, wiesz. To nie jest jakaś moja prywatna sprawa, że ja nie komentuję KSW, bo nie komentuję KSW dlatego, że związali się z Viaplay, a Viaplay jest konkurencją Polsatu Sport, a ja jestem, wiesz, żołnierzem Polsatu Sport. Więc to jest dosyć oczywiste. Jeżeli pójdą, nie wiem, nawet na swoje, że będą to gale w pay-per-view, ale nie dla innej stacji telewizyjnej konkurencyjnej, dla mojej stacji, ja nie widzę żadnych przeciwwskazań. Jak zadzwonią chłopaki, to z chęcią wrócę. A jak... to powiedz, czy jest szansa na Polsat, bo pewnie o to też ma. Na co, na Polsat? Tak, powrót KSW do Polsatu. Nie wiem, powiem szczerze nie wiem. No, znam pana Mariana, wiem, że byłyby to ciężkie rozmowy, jakby chłopaki przyszli ponownie na dyskusję o to, żeby ponownie być w Polsacie, ale myślę, że z perspektywy wspólnych interesów, czasu i doświadczenia też pokazywania MMA, by się dogadali. A ekipa dziennikarzy Polsatu, dziennikarzy sportowych, chociażby Koloseum, chciałaby powrotu KSW do Polsatu? Myślę, że wiesz, to jest bardzo oczywiste pytanie, odpowiedź, bo jak masz KSW u siebie, wiesz, no my mamy jako Polsat Sport bardzo duży content do omówienia, bo mamy UFC, mamy FED, mamy Babylon, mamy Cage Warriors, jest na czym budować program, wiesz, czasami mówimy też o KSW, ale na przykład nie możemy już pokazać żadnych obrazków, o czym mówimy, co jest, wiesz, jednak też to ci determinuje, że nie możesz gadać o wszystkim, bo no dobra, co będziemy gadać o sytuacji jakiejś tam kontrowersyjnej, jak nie możemy tego pokazać widzom. Więc jakby było KSW, super, dochodzi nam kolejny fajny content, kolejni fajni ludzie do zapraszania. Masz duży ogląd, jeżeli chodzi o ten rynek MMA. W jakiej on jest kondycji? Może skupmy się na Polsce. Wiem, że to jest szerokie pytanie, ale... Bardzo dobry. Bardzo dobry, czego najlepszym przykładem jest początek waszego programu, kiedy Marian mówił o ilości imprez, które się właśnie wydarzyły, nie? Które polski kibic też może oglądać. To jest fajne. No, kiedyś była jedna gala na 3 miesiące. Wiesz, mamy to święte MMA, a teraz co tydzień biją się... Polski kibic może sobie włączyć telewizję i obejrzeć na samochody. A największe problemy w polskim MMA z perspektywy waszej, Janek, ciebie też zapytam. Mojej teraz? Jak ja teraz patrzę tak, na dzisiejsze MMA? Takim chłodnym okiem właśnie z dystansem. Kurczę. Nie, tak ci powiedziałem, że na to patrzę troszeczkę z boku, no nie? No to jakie jest z boku teraz takie? Takie spojrzenie. Kurczę, mi się wydaje, że młodzi zawodnicy, wiesz, oni od razu chcą być mistrzami, nie? Oni zapominają, że w większości przypadków to jest maraton, a nie sprint, no nie? I że to się nie da czasami tak bardzo szybko, a oni chcą już, od razu, no nie? A to trzeba jednak się troszeczkę poświęcić, trzeba tej wytrwałości, tego im tym wszystkim zawodnikom życzę. No i jeżeli będą mieli to wytrwałość i wytrwają w tych swoich postanowieniach, to pewnego dnia się obudzą mistrzami, no nie? Ale tak to, jak nie wiem, to chyba ty tak bardziej, jeśli chodzi o takie problemy, może jakieś takie, nie wiem, gdzieś tam menadżerskie i tak inne, to się tak nie wypowiem. No. Nie wiem, czy problemy jakie są. Problemem to może być, wiesz, takie sytuacje, jak są teraz, które były zawsze, ale może nie eskalowane, tak jak to, o czym mówiliśmy o moim Twitchie i tak dalej, nie? To może być problem, bo jak my jako środowisko MMA, to skasowałem, bo napisałem to w Twitchie, ale jeżeli my jako środowisko MMA będziemy podążać drogą wszelakich własnych biznesów, szarpania się, podstępnych ruchów, szantaży, tak jak polskie pięściarstwo, to skończymy dokładnie jak polski boks, który jest totalnej dupie, nie? Nie idźmy właśnie tą drogą polskiego boksu, bo jak się kończy, widzimy teraz. Łukasz, pytanko. Dlaczego nie zdecydowałeś się dalej kontynuować kariery trenerskiej? Bo pamiętam, że byłeś trenerem w Kopie i tak w pewnym momencie to zostawiłeś. Juras kiedyś był head coachem w Nastula.
Dokładnie, ja pamiętam, byłem trenerem Janka kiedyś, nie? Jak się Janka trenowało? Przez miesiąc, nie? Tak. Nie, bo nie było komu, nie było komu, a już dobra. Dobra, ty najmniej tutaj robisz, to zostanę mniej startów, to na emeryturze wtedy byłem, ale trenowałem już normalnie. Brak czasu, czasu, po prostu musiałem zrobić gradację. Bardzo lubiłem, wiesz, bardzo naprawdę prowadzić zajęcia, ale po prostu uczciwie, według nawet wiesz, ludzi, którzy trenowali w Copacabanie, że co drugi trening ja musiałem brać zastępstwo, bo miałem już jakieś inne obowiązki, a wiadomo, że prowadziłem zajęcia, no jakbym miał podliczyć wszystkie moje lata, to pewno jestem na minusie i dopłaciłem do tego dosyć dużo. To robiłem to po prostu, wiesz, z serducha i z wielkiej chęci rozwoju tych ludzi, ale też nie mogę ich oszukiwać, bo jak ja nie przychodzę na zajęcia, to nie było nawet, wiesz, połowy grupy i nie miało to dalszego sensu, więc trzeba było po prostu podjąć decyzję, że z tej... Jak się robi 6 rzeczy naraz, no to przynajmniej jedną gałąź trzeba było odciąć i niestety była to trenerka. Janek, myślałeś już, co będziesz robił po zakończeniu kariery sportowej, czy myślałeś, że może będziesz trenerem? Ja? Nie, na pewno będę gdzieś cały czas koło tego sportu. Może się spróbuję jako trener. Na razie nie myślę. Na razie jestem czynnym zawodnikiem i skupiam się na... No aktualnie, wiesz, na treningu. Tak jest. Ja też nie ukrywam, że swoje życie pokładałem tak, że wiesz, że będę spędzał dużo czasu ze swoim synem. Fajnie. Pięknie. To co, Marian? Pytania z naszej magicznej szklanej kuli. Dobra. Mamy, słuchajcie, taką kulę. Tam są pytanka, niektóre wpadał Marian, niektóre ja, ktoś tam jeszcze inny wrzucał. Śmiało, ale ja nawet dla siebie, czy ja Jarosowi? A jak chcecie, możecie się, wiecie, tak powymieniać. Nie, ja sobie dla siebie wylosuję, bo on mnie tu dziwne wylosuje. 100% zaufania zawsze. To dawaj, Jarek, w takim Janek, razie. Janek, zaczynasz tak. Pierwszy los. Macie po dwa, dobra, super. Dobra. A kto ustala, układa pytania? No, ja i Filip. Ale też jeszcze były od innych osób, moja dziewczyna też. Czy dostajesz kiedyś od kogoś na bramce? Tak. To opowiedz taką historię, to ciekawe. No bo jesteś, wiesz, w tej cięższej kategorii wagowej. Wiesz co, nie, no tak? Wpadła nam do klubu dość mocna ekipa. Z mocną przewagą, no jakby tutaj nie było opcji, tak? No. Ale walczyłeś do końca, czy? Wiesz co, jak poleciały już takie popielniczki metalowe, takie szkła, z tego grubego takiego szkła w naszą stronę, no to już wiesz, podwójna gardia, pozycja embrionalna, ale miałem farta, bo wpadłem pod takie schody, więc nie mieli jakby, wiesz... Dostać się, więc... Tak. No dobrze okopać, nie? Tak, a poza tym jak chcecie kopnąć 10 chłopa, no to kopią siebie po nogach i idziemy, więc... Więc od taka historia. A dobrze wspominacie bramki, bo wiesz, i ty stałeś, tak? Jak można dobrze wspominać bramki? Wiesz, Jarek mówi, że tak właśnie. Wiesz, zawsze są plusy i minusy. Dobra. Dobrze, bo to uważili, wiesz, nie? Czyli ty, Łukasz, dobrze nie wspominasz bramek. Nie, wiesz, no zawsze, no, nie można wspominać. No. Jak jedziesz przed siekierami, jak przyjechali z siekierami, musiałem, wiesz, uciekać polami, no bo byśmy, bo nam łby ucięli. Ale wiesz, to nie jest tą historię, teraz korespondujemy czasu, wtedy to nie było zabawne. Ale to gdzie stałeś na tej bramce, że Blichowo, taka wypizdówa, taka trzypoziomowa, 1200 osób ze wszystkich wsi, na przykład, wiesz, tam chciałem chwilę z chłopakami. To gdzie to jest? Pozdrawiam ekipę, z kim miałem okazję być. Pod Płońskiem. I tam trochę za karę mnie tam wywołuje, wiesz. Byłem parę razy. Ale między innymi raz, kiedy musieliśmy tam się ewakuować. To faktycznie to może Ruzi gdzieś tam. A tak tu gdzieś tutaj Warszawa i tak dalej, więc oczywiście dużo lżej, ale no jak też, no jak trenujesz, kurde, zawsze, ja pamiętam zawsze, jak się kogoś w geście samoobrony na przykład, bo wyrzucić kogoś z klubu to luz, ale jak wiesz, jak zaczynały się pięści latające koło twojej głowy, no to oddajesz te ciosy. I pamiętam, że zawsze się jakoś źle trafiło, kurde, i potem lód, potem wiesz, naprawa rąk i tak dalej. A tak sobie myślę, było kiedyś tak, że was ktoś potem po latach poznał, mówi, ty stałeś wtedy na bramce, ja coś tam szalałem, a jesteś teraz, widzę, nie, że... Nie, ale ja kiedyś miałem taką małą awanturę i tutaj wygrałem, tak dość ten, i kolej później gdzieś tam walczyłem, pamiętam koleś, co mi chłopaki powiedział, nie on, że o, on kiedyś ryj złamał. I się cieszył, wiesz, że trzymał kciuki, tak. Trzymał kciuki, właśnie pytałem. No dobra, historia. No dobra. Gdzie swój jest, dobra, otwieram moją kulę. Rozwin skrót ufycy UFC, no? Łatwe. Tak, no ładno. Tak. To posłuchamy. Ultimate Fighting Championship? No i wiesz, ja oglądam to od początku, no. Od pierwszych VHS-ów, to ciężko nie wiedzieć, no. Ja myślę, że na przykład wielu fanów polskiego MMA, współczesnych, takich od, nie wiem, od 5-7 lat, nie jest w stanie rozwinąć skrótu KSW. Okej. Idę w zakład. O kurde. Skąd jest skrót KSW? Naprawdę.
To widzowie, dawajcie, wpisujcie je w komentarzach. A teraz to sobie sprawdzą, wiesz, w Google'ach. Oczywiście, chociaż liczę. Ale jakby zrobił ankietę, to na 10 osób myślę, że połowa będzie... Tak, zwiadka. Myślę, że na 10 osób 3 będą widziały, co jest KSW. No wiecie, dużo osób często mówiło, że jakby MMA to jest KSW, tak? Że to jest synonim. Że trenuje się fakt, że każda organizacja by chciała do tego dążyć, tak? Żeby NBA było koszykówką jakby. Że gra się w NBA, nie w kosza. Byłem w Copacabanie świadkiem wiele razy, jak ktoś przychodził trenować KSW. Myślę, że NBA. NBA. Tak. Janek, to twoja branża. Ja bym był dobry w NBA. Ale emocje. Top 3 samochodów marzeń. Nie mam. Ja nie jestem w ogóle motoryzacyjny. No ale motocykle na przykład wiem, że lubisz chyba, tak? Harleje. To chociaż motocykle wymienię. Też nie mam. Ja nie jestem w ogóle ten. Zamienimy pytania może być tego, nie? No to też ciekawe, Łukasz, to ty dawaj, bo skoro wiemy, że Islandia... ty się jarasz motoryzacją. Nie, to jego pytanie. To więc zamienimy to na przykład na takie ten. Nie, no mam inne marzenia. Raczej motoryzacja nie jest w ogóle jakoś mnie nie jara, tak? Lubię mieć duży samochód, ale nie poczekaj, Janek, bo może wymienimy się pytaniami. No, możemy tak zrobić. Poczekaj. Bardziej w podróże bym poszedł. Islandia, tak? Właśnie. To Islandia to na pierwszym miejscu, wiesz, mam takie marzenie. Dobra, to wymienimy się. No. Jak wiesz, chciałbym zobaczyć z orbity kulę ziemską. No nie? No, i raz się chichra. I na przykład być chociaż raz, zdobyć jakiś 8-tysięcznik. No bardziej takie mam marzenia niż tam, nie wiem, jakąś furę. No, to nie jara mnie. Czytaj pytanie. Zamiana pytań była. Czy korzystałeś kiedyś z Tindera? To jest to, co się tak przesuwa w lewo, w prawo? Tak. Założyłem raz z ciekawości. Każdy tak mówi, z ciekawości. Dla kolegi. To bardzo ciekawe, bo... Kolega. Z tego, co pamiętam, od lat jesteś zajęty, także... Tak, ale... Ale to wcześniej. Wcześniej. Tylko Tinder był... Ale wtedy nie było Tindera. Nie, zobaczyłem, o co chodzi i na tej zasadzie, tak? Zobaczyłem, okej. I na tym się skończyło. Dobrze. Trzy samochody marzeń. Trzy samochody marzeń. Audi R8, Nissan GT-R i McLaren. Konkretnie. Idę w tą stronę. Konkret, tak. Takie marzeń, wiadomo, że wiesz. No. Przynajmniej Z2 może się zrealizuje. No, McLaren na pewno, nie, bo nie miałem dobrej pieniędzy. Mam jeszcze pytanko, Łukasz, do ciebie. Może taki nie do końca miły temat. Jak wyglądała współpraca w tamtych latach z trenerem Oknińskim i czemu było tak, że odchodziłeś, chyba dwa razy odchodziłeś i wracałeś. To jest największa w ogóle bzdura właśnie. Która utrwaliła się trener, że ale odchodziłeś mi to dwa razy. Wiele razy wszystkim, że ja odchodziłem i... Ale to jest łatwe do zweryfikowania, bo odchodziłem od Mirka raz. Poszedłem do Pawła na Stuli i potem przez 10 lat byłem razem z Pawłem. Potem dochodzili inni zawodnicy. Czyli nie było tak, że wróciłeś. Nigdy takiej sytuacji nie było. Ale to jest właśnie jeden z mitów powielanych przez Mirka. Aby też narysować, wiesz, negatywny obraz. Machnę ręką, bo to nie ma co rozpędzać tego tematu. Odeszłem raz, po KSW chyba 4 i już nigdy do Mirka nie wróciłem. Okej, okay, to jeszcze dokończę pytanie. Jedna dobra cecha trenera Oknińskiego. Czemu flaber. nie chcę gadać o Mirku, wiesz. Nie mam jakieś z nim swoje, takie nie po drodze mi i po prostu, wiesz, jest jedną z dwóch osób, o których nie chcę rozmawiać, bo to napędza jego marketing. Okay. A nie uważacie, że warto prostować? Bo miałem robić wywiad z Marianem i padały pytania, dlaczego Marian zostawił trenera na łożu śmierci. Tylko ile razy ja odpowiadałem, no, właśnie to jest to. To jest to. I ludzie są zdziwieni, prawda? Nie mają świadomości, że tak nie było totalnie. Ale wiesz, więc może ktoś, warto... kto ma troszeczkę własnego rozumu i troszeczkę więcej oleju w głowie, no to nie będzie brał na serio pod uwagę 99,9 informacji, które są przekazywane, mówione, pisane przez Mirka. Tyle. No. Jasne. Tutaj kropka w temacie. Tak jest. Wiem, Marian, że przygotowałeś fajną taką rzecz. To dawaj od razu, tak, gadaliśmy o tym w furze. Chciałem ją na sam koniec, dobra. Bo mamy jeszcze przyszły weekend. Racja, mamy UFC 294, Abu Dhabi, walka wieczoru Islam Makhachev kontra Aleksander Volkanovski. Tu wasze typy od razu, Janek, jak ty byś typował? Chyba Makhachev. Chciałbym Volkanovski, wygra Makhachev. Podobnie. Panowie, no tak samo. Chciałbym Volkanovski, ale chyba Makhachev. Nie myślałem, ale Makhachev, będę tutaj zgodny. Okej. Okay. Mamy walkę Kamaru Usmana z Kamzatem Chimaevem. Jak? No mam nadzieję, że Kamaru. Też mam nadzieję, że Kamaru. Ja chyler do nadzieję, że Kamaru. Chyba jasne, ja też jestem tak, z wielu względów za tym. Ja za skadrowcem byłem, powiedzmy to uczciwie. Dokładnie tak. Ale Chimaev chyba jest faworytem. Jest i pewno ciężko będzie to zrobić w aktualnej formie. Kamaru Usmana nie ukrywajmy, ale... mimo wszystko wydaje mi się, że ma więcej narzędzi do tego, aby ewentualnie wygrać niż Paulo Costa, chociaż nie wiem, mam nadzieję, że wygra. Mhm.
I jeszcze fajna waleczka w wadze półciężkiej Magomed Ankalaev kontra Johnny Walker. Ankalaev. So Walker ma, wiesz, jak w stójce trafi, to trafi, ale nie trafi Ankalaeva. Ankalaev sprowadzi i zrobi robotę na ziemi. Ankalaev, mimo że ma dobry teraz pasę Johnny Walker i trochę zmienił twoją grę, jest lepszym dużym zawodnikiem niż jeszcze 2 lata temu, to i tak myślę, że Ankalaev decyzją. Ja się trochę na tym Chimaevie zawiesiłem, tak sobie myślę, tobie Jan zadam to pytanie, czy UFC wie, co z nim jakby robi, wie, kim on jest tak naprawdę, czy wiesz, słyszałeś jakieś takie głosy? Kogo on wspiera, jakie ma poglądy? Mi się wydaje, że na pewno wie, ale Dana White jakby chyba na to w ogóle nie zwraca uwagi, dla niego się liczy, wiesz. Ma robić gale, ma robić, wiesz, walki i na tym się skupia. Najlepszy przykład jest z flagami, które tak, teraz nagle wróciły. Mama wszystkich w dupie, to jest moja, ten, to jest mój biznes, chcesz mieć flagę, to sobie wychodź pod jaką chcesz. To jest Dana White, nie? No więc kończąc, mamy jeszcze na tej gali fajną walkę Ikrama Aliaskerova z Werlejem Alveszem i Said Nurmagomedov kontra Muin Gafurov. Myślę, że na odbudowanie dla Nurmagomedova ten przeciwnik. No i dobra. A jeszcze mamy, warto jeszcze powiedzieć, że jest Marcin Held. Będzie walczył z Raulem Tutarauli. Fajnie, że w dobra końcu... Waleczka. Bardzo dobra. Fajnie, że Marcin Held w końcu został zakontraktowany. Też się z tego cieszę, mimo że jest w mojej kategorii wagowej i kto wie, czy kiedyś nie zawalczymy ze sobą. Walka Pesta kontra Bajor i Łukasz Charzewski zasilił szeregi KSW i też czekamy na jego debiut i to będzie debiut w kategorii 6-6. Jak wiemy, był mistrzem Fenu w kategorii 70, ale schodzi do 6-6 i myślę, że dużo oczekiwania wobec tego zawodnika. Naprawdę Charles jest dobry. Ja bardzo lubię. Fajny, bardzo dobry zawodnik, fajny facet. Także ja trzymam za Harry'ego kciuki. I mocnych pokonywał zawodników. Tak, i Formela, i Krystian Blezień, i Patryk Duński. Żelazny kardio, tak. Jazda cały do czas. Przodu, taki dokładnie. Dobrze, że to ogląda naprawdę. No dobra, no to na koniec, zazwyczaj tego nie robimy, ale przez to, że mam takich, nie będę ukrywał, no, wspaniałych gości i że lubicie grać, to mam dla was krótką giereczkę, mam karteczki. Dla was marker. Będzie 10 pytań, to będzie rywalizacja między wami. To już ta kolejna do tej rywalizacji na te szabelki, na miecze. Więc macie tu karteczki. Znowu emocje, bo u nas wiesz, jak ktoś z kimś wygra w coś albo coś, to potem jest na przykład to, że wygrywałem w Magii i Miecz, dwukrotnie zdobywałem koronę władzy, to do tej pory no wypominam, tak pijany, dwa razy, król. I potem widzisz, to trwa na przykład lata, nie? Jak on coś wygra, to potem z niczego przy Wigilii potrafi powiedzieć, ty, a kto wygrał w to? Tak to jest. Starajcie się tak, żeby nie było widać, tak. Daj markera. Nie mam. I będą momenty, gdzie będzie pytanie, w którym będę musiał szybko objaśnić, jak, dobra, co dobra. I jak to... Dobra, pierwsze pytanie. One to raczej o MMA, więc nie będzie tu nic trudnego. Dobra, pierwsze pytanie. Nickname. The World Most Dangerous Man. Czyja to ksywka? Ja wiem, ale ja nie wiem, jak się go pisze. Nieważne, napisz... Cześć, zapomniałem. Ale... Bo tu tak będziemy... I będziemy... ja wiesz, że ja pamiętam, jak właśnie on z Bartkiem się kulał. Bartkiem Fabińskim, Bartek go podał 4 razy. Dobra, Marian, to ile czasu? Serio? Jeżeli myślimy raz, że jest gotowy. Jeżeli myślimy o tym samym, tak? Znaczy, ja nie powiem, że myślisz o tym samym. Ja nie pamiętam, jak się go nazywał. Ja nie wiem, czy ja dobrze myślę, tak idę pierwsze skojarzenie. Zresztą on tak zawsze mówi, że jest najgroźniejszy, bo ma nóż w kieszeni. Tutaj Marian zapisuje, tak. Tak, będą wyniki na bukach. Ja mam pistolety. No dobra, to co, bo Juras był pierwszy, to trzeba oddać, także... No dawajcie. A, to na jednej piszemy, nie tak? Pamiętam, na całej. Nie pamiętam, jak się nazywa, więc nie umiem sobie... Może normalnie na całej. Na wadze ciężkiej walczył. Ja na Jengan. Nie. Ja wiem, który to jest, tylko nie umiem sobie przypomnieć. Stary zawodnik z wagi ciężkiej. On poddał tego, poddał... Tima Silver, rękę mu złamał. Z Brockiem Resnalem przegrał, później wygrał. Frank Mir. On zawsze mówił, że najgroźniejszy. Nie, nie, to, no nie. To teraz współcześnie mówiło się ten, jego podpisywało wszędzie, nie? No dobra, no to tak nie ma punktu. Frank Mir zawsze mówił, że najgroźniejszy, bo ma nóż. Nie ma punktów. Zawsze the best był Tyson, tak? Ale tu jest Dangerous. World Most Dangerous Man. Ken Shamrock. Ken Shamrock. Boże, jest zero. Po zero, dobra. Lecimy dalej. No dobra. To jest pytanie dla Łukasza. Na którym, bo to jest tylko dla Łukasza pytanko. To jest dla ciebie i to będzie dla ciebie. Tak, dobra. Najpierw dla Łukasza. Na którym KSW debiutował Janek? To ja mam prostsze. A dla ciebie ile walk łącznie zrobił Łukasz na dwóch galach KSW? Kolejno KSW 1, KSW 2.
Ile łącznie tam Łukasz zrobił walk na tych dwóch galach? Chyba tyle. Nie wiem, jak, bo to były turnieje wtedy. Ale to nie, bo ty drugi, okej. Jak se matematykę zrobię? To dawajcie. Motherfucker. Pięć. Sześć. Sześć? Bo w drugim turnieju też doszedł do finału, ale w finału przegrał. A, ale ile zrobił? Zwycięstw. Tak. Ile walk zrobił? Nie zrobił. No to, ale pierwsze słowo się liczy. Dajemy punkt tylko. To jest zawsze tak samo. Pół punkcika można mi zaliczyć. No dobra, nie będzie pół. Dobra, to czekamy. Ja mam KSW eliminację Wrocław, nie? Janka pierwszy turniej. Tak jest, KSW eliminacja. Dokładnie. Tak jest, ładnie, tak brawo. Jest. Czyli tutaj punkt pierwszy, w takim razie. 0,5 do 1. Pół do 1. Jeżeli wy, widzowie, macie jakieś pytania, nie wiem, z czasów Pride, też dawajcie, zadamy, to będzie dobre. Dobra, jedziemy, bo jest 10 pytań, przepraszam. Trzecie pytanie. Na jakiej polskiej gali miał walczyć Sean Strickland, zanim dołączył do UFC? No ja wiem, no. Chyba. Ja też chyba wiem. Zajebiste zestawienia były. Zajebiste. Te jak skromnie. Skromnie. To moje. Ale zajebiste zestawienia, bo ale tamte czasy były zajebiste. Nie ma punktów. Dobre, ale czwarte pytanie. Dobra, bez punktów. Ile razy walczyli ze sobą Randy Couture i Chuck Liddell? No dobra, no. Dwa. Trzy razy. Nigdy UFC nie... reklamował to jako trylogię jakąś wielką, nie? To prawda. Więc też poszedłem trochę w tym, że na pewno dwa, ale jakby były trzy, to by grali tym, nie? No tak. Że trylogia. A wyjdziesz. No, ale no, to już nie tłumacz się. No dobra, no, ale co? No, ja to chciałeś wyżebrać pół punkciku? A ty wyżebrałeś za jedną. No. Dobra, piąte pytanie. Trzy polskie studia robiące gry. I tam sobie napiszcie. No jest. No wiadomo, pierwsze to wiadomo. Siedzi się w tym, więc... Kto robił Franco? Poczekaj. Kto robi Silent Hilla teraz? nie powiem. No, nie, teraz ja w dobie ceny projektu to już człowiek zapomina, że są inne polskie studia. A czy Dying Light jeszcze robili? A właśnie, kto bardzo robił Dying Light? Wiem! Jesus Christ. Dying Light... No ja nie wiem. Dobra, nie powiem, już nie powiem no teraz, bo nie ma co przedłużyć. Czyli macie CD Projekt Red, tak? Tak. Okay. No dobra, nie będzie po pół. To szybkie pytanie w tym temacie do Jana, bo pamiętam, że jakiś czas temu wychodziłeś do walki UFC, miałeś oficjalnie jakby pseudonim The Witcher, tak? Tak byłeś podpisywany. A tak, byłem, już, ale nie wiem. Tak, a potem już jakby on zniknął i byłem ciekaw, czy to chodzi o jakieś prawa CD Projekt? Nie, właśnie? Nie, ja nie wiem, dlaczego tak się, wiesz... Ja grałem dużo tym Witcherem, na zasadzie mi się to podoba cały czas, jasne, zawsze mam medalion Witchera, tak. bo jako fan Wiedźmina i tak dalej, i tak dalej. Nawet nie wiedziałem, że byłem podpisany jako The Witcher, wiesz, także nie wypowiem się. Jeśli chodzi o te studia... Bo to była dobra ksywa dla ciebie. No, dobra, ta studia mnie to interesuje, no z tymi studiami. No to poza CD Projekt Techland. Techland. Tak. Techland. Astronauts, którzy kiedyś się nazywali People Can Fly. Bloober Team, to ci, co właśnie robią Silent Hilla. I na przykład Nie, to Techlanda jeszcze bym może wyszukał gdzieś w głowie. Okay. Ale przez Dying Light, bo grałem w Dying Light, dlatego. Jeszcze jest takie Exor Studio. Zrobili fajną grę The Rift Breaker, ale to nieważne. Dobra, szóste pytanie. Na gali UFC Matt Hughes zdobył pas w wadze półśredniej, tracąc przytomność, rozbijając... Ja wiem kogo. Rozbijając z trójkąta gościem, ale rozbił go, tracąc już przytomność. I on go rozbił, gość stracił przytomność rozbiciem, a Matt Hughes doszedł do siebie... Nie pamiętam, jak on się nazywał. Ogarnął, że wygrał i wskoczył na klatkę. Jak się nazywał ten gość? Carlos. Czekaj. Ja wiem jak. No. Ale Carlos, nie? To już raz powiedział Jankowi, bo tego nie. Chyba tak. Jak? Henderson? Nie, jest na N, kurde. Newton. Moje punkty, brawo. A skąd mi się wziął Henderson? Pamiętam. No właśnie, nie, dać tu punkt, czy zero, czy zero i pół? Jak nic się nie zgadzało. A nie, bo ja powiedziałem, że już wiedziałeś na pewno. No Maria, ja decyduj, słuchaj, ja... Daj mi półweczkę, ale tak, no dobra, ale a dla ciebie jeden, tak? Rozumiem? A, no dobra. Tak. Pamiętam. Dobra. Ale mam połówek. Siódemeczka. Ty, coś trzeba z tym zrobić. To nie będzie łatwe. Czterech zawodników UFC, którzy zdobyli mistrzostwo w innych kategoriach, wagowych, niekoniecznie musieli być jednocześnie. Mhm. Ale że w różnych zdobyli? W różnych kategoriach, tak. Czy czterech zawodników, za każdy zawodnika jest po pół punkta. Punktu. Mam dwóch.
Zajrzę, zerknę. Ja już mam. Jak zasłaniają sobie, zobacz. Ja mam. No to, no to dobra, już masz, to masz. Connor, Amanda Nunes, Triple C i Cormier. Pięknie. No ja mam tylko Connora i DC. No. Okej. Okay. Czyli mam pół, no mam dwie, masz, dwa drobne. Masz jeden punkt. Jeden punkt. No tak, bo jest pół punktu za tego. Punkt, a tu dwa, no ładnie, ładnie. No jeszcze był BJ Penn, zdobył pas i w lekkiej, i w półśredniej. Pokonując Matthewsa, tak na marginesie. Ależ Jonesa nie wymieniłeś? A zdobył? No jest. Zdobył. A no tak, to było ciężko. Zdobył. Ale jakoś mi się wydawało, że teraz dopiero będzie walczył z Mieciciem. Nie, pokonał. Kurde, to zapomniałem o nim. Tak dosyć szybko. Ósme pytanie. Fiodor Emelianenko w swojej karierze na galach Pride dwukrotnie pokonywał swoich rywali Kimurą. Kim byli ci przeciwnicy? Choć jeden z tych dwóch. No, to będzie jednego jeden to ja mogę powiedzieć. To ja też mogę jednego powiedzieć. Janek? Ja wiem, to jednego. To dawajcie. Mi to pytanie zadał Marian w samochodzie. Odpowiedziałem dobrze. To dawajcie. Jeden to jest. No, bo ty kogo masz? No nie, bo ty nic zapisałeś. To zapisałeś. No, mogę powiedzieć, no bo ja i tak punkty. No to jak nie masz zapisanego, to ty powiedz, ja mam zapisanego. Dobre, to czekajcie, pokażcie mi, ja zobaczę. Pokażcie mi, ja zobaczę. Jednego mam. Tak jest. Zgadza się. Janek ma dobrze. To jest, tylko ja. No to gitara, zgadza się, to powiedzmy jeszcze, bo widzowie tak, no mamy widzieli. Randelmana mamy. Kevin Randelman. Tak jest. Podał jeszcze Marka Hunta, Kimurą też. Marka Hunta, nie postawił. No ale to najbardziej słynne jest złe. Potem miałem przetrwa tego suplesa. Dokładnie tak. Stare dobre czasy. Dwa pytanka. Walka wieczoru gali UFC 100. Ja wiem. No chyba też wiem. Nie wiem. To robiłem, komentowałem ją. Mówiliśmy dzisiaj o nim. Tak, mówiliśmy dzisiaj o nim. No Frank Mir z Brooklyn Stars. Tak jest, no. Tak jest. Kurwa, to ja w ogóle odpłynąłem daleko. To szybkie pytanie bonusowe ode mnie. Ale wiesz, przekazane od widzów. Bo ja wiesz, co robię, to nie? To jest coś zostaje, Wiem, przepraszam. Ja się przygotowuję, więc to zostaje jakoś. To dawajcie, panowie, w jaki sposób Jon Jones przegrał swoją jedyną walkę w karierze? Przez łoki z góry z Mattem Hamillem, no. Przez 12-6. Tak jest. Okej, okay, zgadza się. Tak. No i co, ostatnie pytanie, Mariusz. Ostatnie pytanie. O, tutaj tak jest. Ulubiona gra Janka i Łukasza, czyli będziecie musieli tak zapisać tak na marginesie dwie swoje ulubione gry. I też i typy na to. No, u mnie jest łatwo. Tak, pomalutku. I teraz wzajemnie. Juros to jest. Tak, to jest jeden punkt do zdobycia, bo to chociaż jedna z tych dwóch niech będzie. No. Dobra, Łukasz, jaki Janka? Janka, Gotik i Wiedźmin. Jest tam Gotik i Wiedźmin? Dobra. Nie, jest Gotik i Heros. Ale jest ten Gotik, no to już jest. To już a Juras ma FIFA i Wiedźmin. Dokładnie tak. No. Jak? FIFA i Wiedźmin. Tak? Pięknie, zgadza czyli się po punkcie. No dobra. Ale ja zjadłem dwa. Ale to jest jedno. To jest jedno punktu. Tak, bo chciałem, żeby była ten margines. Nie ma. Tych dwóch. No to bez różnicy. No, dobra, to mi daj pół. Widzisz? I to wychodzi jego cała rudość, nie? Tak. Ja mu w trzech pytaniach dałem, daj mu więcej. Dobra. Ale on w jednym mi nie da więcej jednego. Czyli tak, tu są. No, nie ma co liczyć, no to Juras wygrał. No wygrał. Delikatnie, ale wygrał. No dobra, to jest jeden jeden. Nie przypominamy sobie, kto wygra na bokserze, a kto w quizie. No, w Wigilię się okaże. Wyciągamy miecze. Tak. Ode mnie to wszystko. Dzięki serdeczne, że byliście. Naprawdę mega, super fajna atmosfera. Dwaj Wiedźmini, Juras, Jan Bochowicz, Marian Dziłkowski. Dawajcie nam suby, dawajcie łapki w górę. Za tydzień bardzo fajni goście po raz kolejny. No i co? Działamy. Tak jest. Dziękuję wam i widzimy się za tydzień. Dziękujemy za zaproszenie i do zobaczenia. Zawsze przyjemność. Dzięki. Super.